Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punktu 26 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, druki nr 1914 i 1919. Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Piotra Tomańskiego. Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Komisji Finansów Publicznych przedstawić stanowisko komisji dotyczące uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, druk 1914. Komisja Finansów Publicznych po wnikliwym rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu 23 kwietnia 2009 roku postanowiła rekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie wszystkich poprawek. W skrócie tylko te poprawki przedstawię. Poprawka pierwsza, jest tutaj tylko Senat skrócił tytuł ustawy nowelizującej poprzez wskazanie tytułu podstawowej ustawy nowelizowanej. Poprawki druga plus dziewiąta doprecyzowują, porządkują przepisy wprowadzające dodatkowe ograniczenia związane z wydatkowaniem przez partie polityczne środków pochodzących z subwencji budżetowych. Poprawka trzecia i dziesiąta zmodyfikowała ograniczenie wysokości wypłacanych partiom politycznym z budżetu państwa subwencji na działalność statutową w latach 2009-2010. Wskazując, iż pierwsza rata w 2009 roku będzie wypłacona w wysokości obliczonej na podstawie przepisów dotychczasowych. Poprawka numer 4 zwiększa z 10 do 15% minimalną część subwencji, którą partia polityczna będzie zobowiązana przekazać na tzw. fundusz ekspercki. Poprawka piąta umożliwia wykorzystanie środków funduszu eksperckiego na organizację przez partię polityczną konferencji, sympozjów związanych z działalnością statutową partii. Poprawka szósta. Senat w tej poprawce zobowiązał Państwową Komisję Wyborczą do odrzucenia informacji finansowej o otrzymanej subwencji wtedy, gdy naruszy partia te wprowadzane ograniczenia związane z wydatkowaniem środków pochodzących z tej subwencji oraz naruszenia obowiązku przekazywania określonej części subwencji na fundusz ekspercki. Poprawki siódma i ósma wprowadzają sankcję karną za naruszenie zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych, których powierzchnia przekracza 2 metry kwadratowe, a poprawka 11 odsuwa stosowanie tego zakazu do wyborów zarządzonych po upływie, to jest bardzo ważne, 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Uchwała Senatu nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. Jak wcześniej powiedziałem, Komisja Finansów Publicznych, w imieniu której mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie, przyjęła wszystkie 12 poprawek Senatu i wnosi o ich przyjęcie przez Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi.